No cóż, może tak, może spróbuję. Oczywiście przed chwilką miałem wenę, ale minęła ta chwilka i teraz trzeba improwizować. Ale robię to w tej formie, na żywo. Tu się nie da wycofać, nie da się skasować tego potem. Znaczy to można usunąć, tak, ale już ktoś to obejrzy. Jakby to ująć? Powiem ze swojego punktu widzenia, bo też doszedłem już do tego etapu, że każdy jest prawdą sam dla siebie, to koniec, nie ma o czym dyskutować. W sensie, że ktoś wie lepiej. Nie, każdy wie najlepiej. Każdy wie swoje. I to jest to genialne odkrycie. Ono jest daleko głębsze, kochani, jak dla mnie. Bo okazało się, że to nie chodzi o nowe prawa fizyki. Że Witek był fascynatem fizyki kwantowej, ale mu przeszło, bo się okazuje, że to jak to ująć? Jeśli powiem to, co się w tej chwili dzieje, to ktoś będzie myślał, że dzieją się jakieś cuda w życiu Witka. To nie tak. To wszystko jest takie płynne doświadczenie, takie lekkie, takie wypływające jak sen ze mnie. Czy ty musisz się zastanawiać, jakie prawa rządzą snem? Czy ty w ogóle się zastanawiasz? Czy zadajesz sobie pytanie, kto ten sen zapoczątkował? Czy ktoś go kontroluje? Czy ktoś go manipuluje? Tyle, że we śnie z reguły nie mamy świadomości, więc traktujemy sen jak realne życie w zewnętrznym świecie. On się niczym nie różni od jawy do czasu obudzenia, ale jest jeden wyjątek. Do czasu uzyskania świadomości we śnie. Bo wtedy, kiedy masz świadomość, że śnisz, jest dokładnie tak samo jak teraz, kiedy masz świadomość, że całe doświadczenie jest wewnętrznie, egoistycznie twoje. Sam je tworzysz. Sam je w środku przeżywasz. I wtedy następuje takie magiczne coś, że od tego miejsca nie da się już wyjaśnić. Nie da się siąść przed kamerą, powiedzieć czegoś konstruktywnego o przebudzeniu, o oświeceniu. Nie ma żadnego przebudzenia. Jest świadomość. Nie ma żadnego oświecenia. To kolejna idea. Gdzieś zasłyszana z zewnątrz, jak sterta innych idei. To nic złego, ale też nic prawdziwego. Jak wytłumaczyć to, że prawdziwe jest ja? Dla każdego z nas. I każde ja, świadomie czy nieświadomie, wewnętrznie, doświadcza siebie, jak w każdym śnie, świadomy czy nieświadomy, to jest wewnętrzne, twoje, moje, każdego z nas, doświadczenie. Tyle tylko, że my się ze snu budzimy rano i nam się wydaje, że to jest jakaś różnica. No bo jest. Bo nagle tutaj istotny jest czas, bo tu jest jakaś chronologia ciągła. Jeśli jawa jest też snem, to tutaj istotne jest to, że ta jawa ma swoją ciągłość. Zawsze budzimy się do tego samego snu, w tym samym życiu i je kontynuujemy. A w snach tak nie jest. I nie umiem wyjaśnić dlaczego. To jest bardziej rzeczywiste. Może to wynika z częstotliwości pracy mózgu, bo tym się różniewa od snu. Że na tych częstotliwościach, na których przeżywamy jawę, wszystko jest po prostu bardziej realne i zachowuje tą ciągłość. Może,
ale to tylko zgadywanka. Natomiast tak naprawdę jest ten punkt, w którym ja teraz jestem, gdzie zdaję sobie sprawę, że tego się nie da wytłumaczyć. Ja kiedyś myślałem, że nigdy nie będzie już gorzej. Jak zderzyłem się, to był chyba 2016 rok, sam początek. Bo ja pamiętam, że wtedy w kwietniu, na początku kwietnia byłem w Warszawie z Dorotką i tam żeśmy próbowali komuś właśnie tłumaczyć to, co ja teraz robię. To była wtedy świeża sprawa. I ja myślałem, że nigdy nie będzie gorzej. Kiedy wtedy właśnie odkryłem, że mimo iż na YouTube zrobiłem parę filmów, już ich nie ma, ja dawno skasowałem, w których zachęcałem ludzi do kontaktu, bo wszystko było pod hasłem pomogę ci zrozumieć, czym jest nowotwór, jak się z tego wydostać. I zorientowałem się prędko, że nie ma się co denerwować, że ludzie w ogóle nie rozumieją, co ja do nich mówię. Że oni mówią, że to jest zbyt proste, to nie może być prawdziwe. Ale ważne dla mnie było to odkrycie, że ja też nie potrafię tego wyjaśnić. Że mimo, że bardzo się staram i wydaje mi się, że w jakieś logiczne słowa to ubieram, to jest we mnie coś, czego nawet ja nie poznałem. I tak samo jest teraz z tym przebudzeniem, niech będzie. Weźmy sobie to w cudzysłów. Wszystko jest inaczej. Wszystko płynie, wszystko jest tym, co ma być. Ja mogę to dużo wymieniać, że to wszystko jest moje wewnętrzne doświadczenie i właśnie ja jestem centrum wszechświata. Jestem pępkiem świata. To wszystko prawda dla mnie tak. Bo to wokół mojej świadomości układa się moje doświadczenie. Wasze wokół waszych. Tu nikt nikomu nie przeszkadza. Witków, jeśli założymy te światy równoległe i że wszystko jest w każdej możliwej wersji, to witków jest tu miliardy. Wybierz sobie. I nawet nie dokonując wyboru, każdy z was doświadcza takiego witka, jakiego on kreuje. I tak jest z każdym innym detalem całego tego świata. Bo prawdziwy jest tylko ten, który doświadcza. No i właśnie znowu próbuję to wytłumaczyć. A to nie jest tak. Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem, jak to działa. Dlaczego wszystko samo się toczy? Dlaczego jest tak bezpieczne? Dlaczego nie ma się czego bać w ogóle? Bo to nie jest fizyczny świat. Nigdy nie był. To jest coś jak permanentnie zajebista gra, w którą nie tyle włączył się mój umysł, co cała moja świadomość, uwaga, cały ja, wszystkie zmysły. Jestem pochłonięty na maksa. Ale wiem już, że to jest tylko hologram, wizualizacja, jak marzenie, jak sen, czy jak gra, jakkolwiek my to nazwiemy. Ani to nie jest na zewnątrz, ani to nie jest fizyczne. Tu się nic nie dzieje, ani złego, ani dobrego. To zabawa. Wszystko się toczy, jest okej. Wszystko się sam układa, jest okej. Ale znów próbuję tłumaczyć. A sam widzę, że to chyba już jest koniec, po mojemu tak. Ja wiem, nie istnieje czas, to też nie mogę tak mówić, ale w moim doświadczeniu, z mojej perspektywy, tak to wygląda, że ja poznałem mnóstwo ludzi na przełomie 2012-13, tu przez Facebook, tych, którzy bardzo mocno uczyli mnie wtedy tego przebudzenia. Mnóstwo tych ludzi poznałem, przecież jeździłem tam pod Ślęże wiele razy. Spotykałem się pewnie tych znajomych z Facebooku z 1000, to osobiście znam, może więcej. A mimo to ja tylko przeszedłem, bo nie mówię, że nie, że tam nie byłem.
przez te teorie spiskowe, przez tą duchowość, przez to oświecenie, przez wszystko, wszystko to, przez te przestrzenie serca, miłość bezwarunkową. Ja to wszystko przeszedłem, ale nigdzie tam nie utknąłem. Przeszedłem tylko przez to i cały czas, idąc dalej, szedłem tylko dlatego, że widziałem, że to wszystko da się podważyć, że to jest tak jak z całym moim życiem, że choćbym chciał się do bardzo awangardowej grupy społecznej przypiąć, to na krótko umiem to tylko zrobić, potem się okazuje, że oni mi każą mieć ich sposób myślenia, a to już mi się nie podoba. I tu jest właśnie tak samo. Te teorie spiskowe, no raz, że ci ludzie mówią, że to na zewnątrz jest tylko lustro mojego wnętrza, a potem mówią, że tam mam się tylko bać, bo tam jest coś, robię źle, wiesz, i taki z tym trzeba walczyć. No jak to walczyć z lustrem? No i ja nie chcę teraz mówić o jakimś zażenowaniu, że to tak głupio wyszło. Uwierzyliśmy w jakieś zbiorowe przebudzenie ludzkości, ale dobrze, bo każdy z nas miał szansę przynajmniej przekonać się, że tylko kupujemy nową ideologię, że każdy budzi się sam wewnętrznie w sobie, nie ludzkość, tylko człowiek. Budzi się człowiek, budzi się we mnie moje wewnętrzne ja, które może to jest właśnie to echo, czyli moje odrębne ja, które zaczyna świat od siebie, no bo a kto tam jest jeszcze w środku, Witku? Ja i moje doświadczenie, moje wyświadczenie to nie jest, są personalni ludzie. To jest tylko moje wyobrażenie o nich. Tak jak sen, śni mi się wielu ludzi, ale choćbym nie wiem, cokolwiek z nimi robił, to ja naprawdę nic nie robię, prawda? Taka jest prawda. To jest tylko mój sen. I znów zaczynam coś tłumaczyć, tak? Więc łyczek. Więc kochani, naprawdę jest teraz dla mnie ten czas, w którym już tylko przyglądam się wszystkiemu, jak naprawdę wszystko się powoli teraz w moim życiu zazębia, samo układa. Ja, owszem, robię jakiś krok w jakimś kierunku i też nie zawsze. Przepraszam, ława skrzypi, nie? Kurczę. Ale często naprawdę to jest, najczęściej to jest tylko jeden krok, ale często to jest tak, że w ogóle nic. Po prostu samo się coś pojawia. Tak ni z kruszki, ni z pietruszki. Ktoś przyjdzie z jakimś pomysłem, ktoś gdzieś mnie wyciągnie, ktoś wciągnie w jakąś fajną gadkę. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to wewnętrzne podejście do własnej kreacji, że wszystko jest w porządku, że nie ma co wchodzić w potyczki słowne, w sensie, wiesz, jak tu działa, jaka jest prawda, nie ma prawdy. Dla każdego z nas prawdą jest to, co on za prawdę uważa, kropka. I to jest właśnie ta prawda. Ona ma na imię ja. Cokolwiek to jest, cokolwiek się za tym kryje. Tak, to jest prawda. To moje odkrycie. Świat jest taki, jaki myślę, że jest. Mój, twój będzie inny, jeśli inaczej myślisz. I nie ma się co kłócić, który jest lepszy. One są po prostu odmienne. Odkrycie polega na tym, że wiemy, że zawsze tak było. O co tu się kłócić? W cokolwiek wierzysz, właśnie to kreujesz. I masz pełne prawo. Zabawa chyba na tym właśnie polega. Żeby ta gra była emocjonalna, żeby nas wciągała. Zresztą każdego inaczej. Jednego to bardzo pociąga, a drugiego może nuży. To nie chcę gadać. Każdy niech decyduje za siebie. Ale kurczę, no właśnie tak, kochani, nie ma pomysłu na dalsze kręcenie takich filmów, przynajmniej na razie. Bo co ja mam mówić, skoro ja wiem, że każdy ma rację. Już nie mam tej potrzeby,
wchodzenia w te dyskusje, bo przecież ja coś tam wiem. Ja ci to, jakie to było głupie. No było, pewnie, że było. Ale też musiałem przez to przejść. Przepraszam, jak tam kogoś uraziłem, naprawdę przepraszam. Ale to chyba jest naturalny proces, że my się budzimy i nagle najpierw to my chcemy zbawiać cały świat, bo my, kurde, coś odkryliśmy. Dopiero musi minąć jakiś czas, żeby zdać sobie sprawę, że to jest wewnętrznie moje, to co odkryłem. I koniec, kropka. O, co to? To mi zarabi, tak nie wyłączę mimika. I... I tu jest taka wielka kropka. Nie ma żadnych planów na jutro. Żadnej drogi do doskonalenia, drogi do samopoznania. To się samo dzieje. To się samo we mnie dzieje. Nawet nie wiem co. Jakaś przemiana myślenia. Jakieś inne patrzenie na świat. Bo to pewnie jest spójne jedno z drugim. Jakieś coś, co moglibyśmy nazwać wzrostem świadomości. Ale to się samo dzieje. Ja tego nie kontroluję. Ja jestem przekonany, że to jest spontaniczny akt. W pewnym momencie w każdym z nas dojrzewa jego ego i odrywa się od ogółu. Jest to odrębne ja, które pozwala mu tworzyć swój suwerenny wewnętrzny świat na jego prawach, bo to jest jego sen. A więc będąc w tym punkcie, co możemy wyjaśniać innym, skoro my sami tego nie rozumiemy? To się po prostu dzieje. Jak wytłumaczyć, skąd bierze się sen? No on wypływa ze mnie, z moich przekonań. Coś mogę powiedzieć, ale nie dam jakiegoś wytrycha, jakiegoś klucza, jakiejś metody, jakby to ulepszyć, jakby to przyspieszyć, albo jak ja do tego doszedłem. Nie wiem. Jedno wiem na pewno. To jest efekt spontaniczny. To jest tak, jak z jabłuszkami na jabłoni. Każde jabłko, jak dojrzeje, to spadnie. Wszyscy to wiemy. Ale żadne jabłko nie ma wpływu na to. Ani tego nie przyspieszy, ani przed tym się nie ustrzeże. I wtedy już nie ma powrotu do źródła. Trzeba stać się nową jabłonią. Znaczy też nie trzeba. Można. Ale powrotu do źródła nie ma. I tak jest właśnie z nami. To jest bardzo dobrze, że przez długi, długi czas w oświadczeniu każdego z nas rosną te społeczno-obyczajowe wszystkie programy, tak to trzeba nazwać, typu społeczeństwo, typu jakaś orientacja polityczna i tak dalej, jakieś gusta, rodzina, dzieci. To wszystko jest bardzo ważne. Te większe grupy i mniejsze grupy, jak rodzina. To już jest mała grupa, ale to jest wszystko bardzo ważne. My tego wszystkiego doświadczamy jak jeden wspólny umysł. Typu rodzina, typu ludzkość. Jeden wspólny umysł, jak klucz ptaków, nie? Żaden ptak nie reguluje tego, to jest. Wspólny umysł reguluje, jak wygląda klucz. Czy ławica ryb. I tak jest z ludzkością. I z tymi mniejszymi grupami ludzi też tak jest. Po prostu są pomniejsze. Ale na końcu jest właśnie to ego. Te odrębne ja, które jest szalenie niebezpieczne. Nie ma się co dziwić, że jest tak napiętnowane. Ktoś, kto będzie chciał tego użyć w sobie, oczywiście, że w sobie, bo to odrębne, ja to odrębne, tu nie ma żadnych innych, to naprawdę zniszczy siebie, kiedy zacznie tego używać, jak będzie to jeszcze owoc niedojrzały. To jest potężne. Kochani, to czyni z nas Boga. Tego mitycznego Boga, którego nas nauczyli, że wszechmogący, że tworzy wszystko tam. Tak. To właśnie zaczynamy robić.
kiedy nasze ego jest już świadome, gotowe. Każdy robi to w sobie. Nie umiem wytłumaczyć, że tu nie ma żadnych innych. Jest tylko ja, który doświadcza swojego snu, swojej wersji tego świata, swojej wersji kosmosu, swojej wersji gry. Jakkolwiek to rozdrobnie, to i tak to doświadcza wewnętrznie tego na swój własny sposób. I choćby się usrał, nie jest w stanie skrzywdzić nikogo, bo nie ma tam nikogo. Tak jak we śnie. Choćbyś dziś w nocy postanowił, że wszystkich zastrzelisz, którzy ci się przyśnią, to ty się rano obudzisz i stwierdzisz, że ty nadal żyjesz i nikomu żadnej krzywdy nie zrobiłeś. Tego się nie da wytłumaczyć, że to właśnie tak jest. To trzeba sobie właśnie uświadomić, że tu nie ma żadnej różnicy między snem a życiem. Tak jak świadomy sen, tak świadoma jawa. To jest świadomość tego wewnętrznego przeżycia, tego też niefizycznego, nieduchowego też nie. To dusza nie ma nic do rzeczy. Dusza to następny mit. To wszystko wyrzucamy naprawdę na śmietnik, czy nie zapominamy o tym po prostu. Ta miłość bezwarunkowa, to oświecenie, ta dusza, ten raj. Te 5D, te całe pierdolenie zasłyszane. Wszystko wyrzucamy na śmietnik i okazuje się, że zostaje czyściuteńkie, niezachwaszczone niczym. Ja, który od zera zaczyna tworzyć własne doświadczenie i to nawet nie w sensie. Teraz ja, kurwa, postawię na swoim. Nie, kochani, nic nie robisz. A za jakiś czas zaczynasz zauważać, uświadamiać sobie, że to, co wkoło ciebie dzieje się, jest tobą, jest tym, co tworzysz. Zupełnie nieświadomie. To się samo do ciebie dopasowuje. Ty nawet nie wiesz, czego chcesz. Ja nie wiem. Jestem w takim punkcie, że ja nie mam pojęcia, jakie narzędzia mam do dyspozycji, jaką posiadam moc. Ja nie wiem, co miałbym wybrać. Za głupi jestem, żeby cośkolwiek wybierać. Wystarczy, że się przyglądam i widzę, że to wszystko jest tym, co ma być. Że im mniej ja opiniuję zdarzenia, tym bardziej one się dopasowują do mnie. Jakby czekały. Jakby mi życie teraz chciało naprawdę powiedzieć, że całe życie to życie czekało, aż ten Witek w końcu zaświeci taką kontrolkę tutaj. Pęk gotowy, dojrzał. No i teraz dopiero zaczyna się wszystko układać, tego się nie da wyjaśnić, ale nie da się. Natomiast jeżeli do tego ktoś sam dojdzie, dojrzeje czy nie, to właśnie stanie w takim punkcie, w którym będzie wiedział, że największą tajemnicą z tego wszystkiego jest on sam. Kim ja jestem? Jak to się dzieje? Nie jestem duszą. Nie jestem energią. Tam w tej energii musi być coś jeszcze, nie? Świadomość, a czym ona jest? I to też jest tylko słowo zasłyszane. Ja na pewno jestem. Ja jestem jakąś obecnością. Jakąś inteligencją. Coś wiem, coś odczuwam. Jakimiś zmysłami też jestem, ale... Ale czy na pewno... A gdyby mi to zabrać? Przecież musiałem istnieć przed urodzeniem, że tak powiem, przed wymyśleniem duszy, przed nazwaniem energii energią. Też musiałem czymś być, też musiałem istnieć. Nie mogło mnie nie być, wow. Zawsze byłem. To czas jest iluzją, nie ja. Ha! Ale odkrycie co? I tego się nie da wytłumaczyć. Ani jak ja do tego doszedłem, bo nie wiem. Ani jak działa teraz doświadczenie, w którym jestem, nie wiem. Samo działa z siebie, ale wiem, bo czuję to wyraźnie, że ja jestem źródłem tego doświadczenia. Mojego, nie twojego. Nie świata, mnie nie obchodzi. Co tam to jest, są inne bajki.
Jak wiesz, jak w telewizorze, nie? Masz cyfrową kablówkę, kurde. Parę set kanałów. W jednym skrzyneczce. Ale one o sobie nic nie wiedzą nawet, prawda? Nie zakłócają się, są na innych częstotliwościach. No i tak mniej więcej jest z nami. Więc co mnie obchodzą te inne wydarzenia, które ja mam swoje. Ja jestem kowalem swojego losu, ale tylko swojego. Jest pięknie. Warto było przejść przez te wszystkie perypałki, przez te wszystkie uniesienia, ojej. Te oczekiwania, co tu będzie, jakie będą może supermoce, może pieniądze. Dobra, to teraz może jest śmieszne, ale to kiedyś było tak realne, tak potrzebne. Aż w końcu za daleko mam komputer. Tak mniej więcej jest z nami. No. Ani bez okularów nie widzę komputera jakieś metr ode mnie. No i warto było wrócić do punktu, w którym mogę z absolutną pewnością powiedzieć, wiem, że nic nie wiem, ale jest mi do niczego ta wiedza już niepotrzebna. Była pewnie, żeby do tego dojść, żeby tyle poznać, by móc ją odrzucić, czyli żeby przestać się bać tego nowego. Czyli przestać bać się siebie, przestać bać się nieznanego. Jak to się stało jakieś trochę zrozumiałe. Przestałem się tego bać. I w końcu przekroczyłem gdzieś w którymś momencie jakąś niewidzialną granicę, po której wiedza jest już zbędna. Jest tak dalece zbędna, że nawet dość wykatany, wydawałoby się, Witek nie potrafi powiedzieć, jak to działa. Nie wiem. Nie wiem, jakimi prawami to się posługuje. Wiem, że tu nie ma rzeczy niemożliwych, ale wiem też, ten punkt odniesienia się zmienił. To znaczy, to nie ja jestem w jakimś teraz innym świecie, że tam, wiecie, sprzyjają mi jakieś ZUS-y, czy jakieś tam urzędy, czy cokolwiek. Nie. To moja kreacja jest. Nie urzędy, nie żadne ZUS-y. To jest sen mój, ale świadomy. Czyli ten, nad którym panuję. Nie trzymam go za jaja. Nie o to chodzi. Nie zmuszam świata do robienia czegoś na rzecz Witka. Nie. To ja jestem świadomością, a świadomość kreuje materię. I to jest ta zmiana. Zasadnicza zmiana w całym tym procesie doświadczenia. Zawsze my byliśmy gdzieś. Teraz jest dokładnie odwrotnie. To ja jestem projektorem tego, o czym tu do was gadam. Jak coś wymyślę, to się znowu pojawię. Ale wiecie co? Chętnie rozmawiam z ludźmi, bo sprawia mi to ogromną radość. Trzymajcie się. Na razie. A ja mówiłem, że co miesiąc będę numer konta podawał, ale wiecie co? Tak mi się wydaje, że co miesiąc to już jest żenada. Może tak co kwartał. Zobaczymy. No. Tak. Przyziemiłem trochę na koniec, zobaczymy. Nawet nie wiem, cokolwiek będzie dalej, nie wiem. To jest wszystko takie teraz, wiecie, takie korekt. To nie jest cudowne, to nie o to chodzi. Żadne aniołki, żadne motylki, nic z tych rzeczy. Nie mam już też takiego dystansu do świata, że tam wszystko jest sztuczne, już taki Witek był wyautowany w tamtym roku. W tym już nie. W tym roku przeciwnie, mnie już wszystko fascynuje. Mnie naprawdę fascynuje ludzkość. To jak oni się poruszają nawet w obrębie wiedzy, którą mają.
że tam te, takie uzależnienia to już nie jest dla mnie śmieszne. Ja już nie ironizuję, że ludzie wiedzą, że świat jest lustrem, a potem walczą z lustrem. No jest jak jest. Wiedzą, ale nie są tego świadomi. I to jest ta różnica. A więc teraz to jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko. Widzieć ten strach przed koronawirusem. Prawdziwy strach, nie ma się co śmiać. Ci ludzie się boją. Wielu. A z drugiej strony tych, którzy szczycą się, że chodzą bez maseczki, jakby to miało jakieś znaczenie, nie? No, to jest piękne miejsce właśnie tu i teraz, żeby jako obserwator patrzeć na to wszystko zupełnie inaczej. Że to się wszystko wydarza tak właśnie, jak ma się wydarzać. Ten, co się boi i ten, co idzie na demonstrację, powolność, właśnie jest tym, kim na ten moment ma być. Nie ma co mu mówić, że coś tu jest nie tak, bo wszystko jest jak najbardziej tak. Świat jest doskonały. Oto raj na ziemi. Tu i teraz. Ale macie oczy, a nie widzicie. Uszy i nie słyszycie. Do czasu. A później nagle opada ta kurtyna apokalipsa i wszystko jest inaczej. I my nigdzie nie jesteśmy w jakimś raju i niebie, jak tam, nie wiem, niektórzy sobie wyobrażali, ja też. Coraz bardziej jestem tu i teraz. I coraz bardziej mówię, Boże, od lat to mnie pchało. To mi pokazywało, że właśnie, że wszystko jest tu, teraz, dobrze, żeby właśnie to, że wiecie, ja naprawdę jestem teraz w takim punkcie, że ja mam ten luksus siedzenia w domu. Takiego, wiecie, syn dorosły, zero obowiązku, psa nawet zabrał z domu. Ja mogę się teraz tym zmianom przyglądać, tym we mnie. I czekać cierpliwie, co z tego wykiełkuje, bo nie wiem. Ale to jest piękne. Teraz mogę po prostu spocząć na laurach. Tak. I bez planów na zaś poczekać, co będzie dalej. Trzymajcie się.